Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste przepisy dla zdrowia i urody oraz moim kuchennym laboratorium. Moi drodzy, dzisiaj przybywam do Was z kolejnym przepisem na maskę przeciwzmarszczkową. Dzisiaj powalczymy z naszymi zmarszczkami, bo wiadomo, że zmarszczki każdy z nas ma, chociażby od śmiania się. Tak więc, co będziemy dzisiaj używać do naszych masek? Użyjemy żel z aloesu, użyjemy banana oraz olej kokosowy. Dobrze. Jak widzimy, te trzy składniki w zupełności wystarczą, aby stworzyć cudowną maskę przeciwzmarszczkową. Zaczniemy od banana. Banana potrzebujemy kawałeczek dosłownie. Tyle w zupełności wystarczy, ponieważ to będzie maseczka, jak to się mówi, na jeden raz, czyli jednorazowego użytku. Weźmiemy trochę większą miseczkę, żeby było łatwiej zrobić. No i teraz sobie tego bananka musimy dobrze rozgnieść na taką papkę. Banan wspaniale pomaga przy produkcji kolagenu, odżywi cudownie naszą skórę, więc banana używaliśmy już nieraz i będziemy używać nieraz, no bo jest naprawdę fajnym, wartościowym bardzo składnikiem odżywczym. Dobrze. Jeszcze będziemy go dalej ugniatać, ale na razie musimy dołożyć żel aloesowy. Aloesu użyjemy jedną, dwie łyżeczki. Tutaj już naprawdę jak dowolność z tej materii. Ja użyję jedną łyżeczkę. Tak. I jeszcze dołożymy dwie łyżeczki oleju kokosowego. Teraz jeszcze przez chwilkę podziabię sobie widelcem. Żeby jeszcze porozgniatać ewentualne kawałki banana. No i moi drodzy, to już jest właściwie wszystko, co chciałam dodać do tej maski. Jeżeli ktoś ma życzenie, może sobie jeszcze wzbogacić o jakąś witaminę C. Może sobie dorzucić trochę miodu. Naprawdę kombinacje są bardzo różnorodne. Ja tu poprzestanę na tych trzech składnikach. Tak? Teraz weźmiemy łyżeczkę. Jeszcze pomieszamy dobrze łyżeczką. Można się chwilę tak pobawić, żeby jak najlepiej sobie rozetrzeć. Poza tym jeszcze, moi drodzy, jest coś takiego, że jak będziemy nakładać sobie na skórę, na twarz, na ręce, to my to rozcieramy, my to sobie wcieramy, wmasowujemy w skórę, więc naprawdę nie ma potrzeby tak zupełnie miażdżyć tego wszystkiego. Dla osób mniej cierpliwych można sobie to w jakimś małym mikserku zrobić. O! I
nakładamy sobie na skórę. No, przy nakładaniu czuć ten taki fajny poślizg na skórze, który już świadczy o tym, że skóra będzie bardzo fajnie tak wygładzona. To już działa bardzo przyjemnie na skórze. W ten sposób możemy sobie pozostawić na skórze na jakieś 15-20 minut spokojnie. Akurat to nam tutaj pewno przyschnie trochę. I wtedy po prostu sobie letnią wodą zmywamy. Po zmyciu nie musimy niczym smarować. Dajmy jej trochę pooddychać, pocieszyć się tym, co wchłonęła ta nasza skóra. Taką maseczkę nie ma limitu. Kiedy chcemy, możemy ją używać dowolną ilość razy. Nawet fajnie sobie wieczorem posmarować twarz, nawet troszkę dłużej, aby sobie te składniki wszystkie przeniknęły poprzez skórę i odżywiły wspaniale naszą skórę oraz wygładziły nasze wszystkie niepotrzebne kreseczki. No wiadomo, coś tam zawsze zostanie, no ale to są zmarszczki przecież mimiczne od śmiania się, więc śmiejmy się, kochani, bo to zdrowie, nie bójmy się śmiać i róbmy sobie takie maseczki cudowne, aby się odmładzać w naturalny sposób, bez żadnej chemii. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się podobało, to proszę polajkować, zasubskrybować mój kanał, ewentualnie skomentować, za co bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków moich na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!